조지 말라고! 조지 말라고! 말라고. 어. 놀래지 마. 말했잖아, 얘들아. 기다려. 안팔 거야. 내 스타일 알지? 안 판다. 음. I witam w tam gorąco w kolejnym odcinku Dzień dobry Krypto. Mamy dzisiaj wiadomości na czwartek, 22 września. Wczorajsza audycja, bardziej intro. Mam nadzieję, że przypadło Wam do gustu. Nie wszyscy nie zaczaili tematu i pewnie wyłączyli po pierwszych dwóch sekundach. Szkoda. Ale tak, tak po prostu działa darmowy webinar. A w dzisiejszym intro mam nadzieję, że zobaczyliście, jak można szybko stracić Niezrealizowany profit 100 tysięcy dolarów, prawie tam było 110 tysięcy dolarów po wejściu na wiadomości o Federalnej Rezerwie, czy obniża, czy podwyża, i tutaj osoby bardzo szybko ze 110 tysięcy poległy, tak? dlatego widzicie, jak dynamicznie, chyba tam była 40-krotna dźwignia, także nie ma się co dziwić z drugiej strony. Zaraz będziemy sobie rozmawiać o federalnej rezerwie, o tych innych rzeczach, które tutaj są najważniejsze albo przybiegły do nas w ostatnich 24 godzinach. Mamy najpierw jako BTC mamy 2,5% w dół. 18475 spodziewane, spodziewane. Chociaż niektórzy uważali, że mamy to wliczone w cenę, no może nie do końca, tym bardziej, że nadal nie ma tej płynności, zaraz sobie przejdziemy do kolejnych e, informacji od DESO, żeby sprawdzić, czy mieliśmy też oczywiście do dróg e, na naszych stable'ach, na naszej federalnej rezerwie, ale spójrzmy co jeszcze pompuje ten rynek. Celsius Network 7%, Apecoin 4,8% do przodu i Chain 4,5%. Projekty, które sobie nie poradził w ostatnich 24 godzinach to jest Helium minus 12%, EOS minus 10% i Terra Luna Classic minus 9,3%. Zacznijmy od ttr i płynności na tym rynku, a więc tutaj mamy 1,0002, tak naprawdę było tylko przez chwilę, można powiedzieć w ostatniej nocy, czyli dzień wcześniej, gdzie mieliśmy ten gdzieś do dróg 40 milionów powyżej tego, kiedy się zaczął spinać, i chwilę później już widzimy, że znowuż tej płynności nie ma. Także tutaj już mamy 8 punktów zbiorczych, tak naprawdę, tutaj dokładnie to widzimy. Dokładnie od sierpnia, 1, 2, 3 w sierpień, potem mamy przestój, do września 8 punktów, które mówią nam, kiedy dokładnie możemy się spodziewać do druku. Jeżeli byśmy używali analizy technicznej, 3-4 punkty zbiorcze już nam dają pewną podstawę. Tu mamy 8, także będziemy na pewno tą analizę tego do druku Tetera śledzić. Plan B do swojej analizy dodaje już historię, w której kupował i zawsze się nie mylił do tej pory. Także już może niedokładnie Stock to Flow, który się przedawnił ostatnio, gdzie byliśmy nadal w tej linii, teraz jesteśmy poza fasonem, tak jak przy Rainbow Chart, gdzie dodaliśmy również jeden kolorek. I tutaj widzimy, że Plan B też dodaje jeden kolorek właśnie do tego swojego wykresu, swoją historię, kiedy kupował. I to jest tak jakby Również dodatkowy atut tego, żeby stwierdzić, że mimo tego, że jesteśmy poza troszeczkę tym wykresem, nadal możemy tym atutem dodatkowym gdzieś go tutaj oczarować. Także jego pierwsza inwestycja Bitcoina miała miejsce w 2015-16 na poziomie 400 dolarów. I to było to pierwsze żółte kółko nadal w linii do Stock to Flow. Druga inwestycja miała miejsce w sezonie 2018-19. Też nadal widzimy tutaj było to w tym Stock to Flow. No i moja trzecia inwestycja wynosi teraz około 20, czyli teraz w tym momencie, mimo tego, że jest poza oczywiście tym wykresem, teraz dodaję tą analizę sentymentalną, historyczną, żeby również podkolorować ten wykres. No pytanie, czy oczywiście to się spełni, jeżeli już nie jesteśmy tutaj na tym wykresie co do Joty. Sunny Berry dodała fajną okładkę na Twitterze, można tutaj dojrzeć na Fortune 500 gdzieś... Kto zadaje pytanie, czy to będzie następny Warren Buffett, właśnie sam Bankman Fright, czy jest to letni miliarder, który właśnie teraz, mimo tego, że krypto ma kryzys, może to być właśnie taka wyrocznia przyszłości. Czy to będzie Warren Buffett? Ja tylko mam jedno spostrzeżenie, żeby nie ufać tak jak gwiazdom z Hollywood, kiedy reklamują różne projekty, jak i okładkom, jak i nazewnictwom na stadionach. Bo jeżeli. Słuchaliście ostatniego audiobooka, ten, który został upubliczniony, Kryptocisza przed Burzą. Tam dokładnie pokazaliśmy Wam, czym był Enron i nazewnictwo stadionu. Tak? Wiemy, że mamy tą klątwę nazewnic stadionów. Również okładki mogą się do tego zaliczać. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jeszcze niedawno na Fortune była ta osoba. Też, czy to będzie następna gwiazda fintechu, czy czegokolwiek tutaj, po prostu, jeżeli wchodziła z swoim zapałem. Problem był, niestety taki, że chwilę później dowiedzieliśmy się, że Elizabeth Holmes, założycielka startupu Theranos, tak z tej okładki, którą też tak właśnie ją tutaj wychwalali, no, stała tak naprawdę za największym jednym z największych oszustw, można powiedzieć piramidy, jak tutaj po prostu to działało. Także jeżeli bym brał pod uwagę same okładki, są na czasie. Tak, racja, jeżeli chodzi o dany trend, również tylko, że ten trend może się okazać również trendem niekoniecznie, za który byśmy chcieli podążać. Tak jak w przypadku tej okładki, gdzie na przykład na łamach The Times ten osobnik był osobnikiem roku. Tak? Więc uważajmy na okładki, gwiazdy Hollywood i również nazewnictwo na stadionach. A! Nawet by można tutaj dodać jeszcze oczywiście nazewnictwo, czy gdzieś tam sponsoring formuły pierwszej, stadionów. Drużyny piłkarskiej, bo wiem czym to pachniało jeszcze w 2018 roku. Nie mówię, że to tak nie będzie, ale pytanie zostawiam i tą audycję na pewno sobie zapiszę w pamięci, żeby przypomnieć sobie za parę dobrych lat, czy faktycznie ten kolega poszedł w ślady Warrena Buffetta, czy raczej w ślady tej pani Elizabeth Holmes. Nie tylko na polskim rynku sprzedaje się kołdry na niektórych audycjach, ale jest to też możliwe. Już właśnie u Pompliano, który stracił laserowe oczy niedawno i Tutaj na jego, powiedzmy, różnych audycjach można też zakupić materace, kołdry. Także ten trend z Polski tym razem przeniósł się na zagranicę. Prezes Krakena Jesse Powell ustąpił ze stanowiska CEO, czyli prezesa po założeniu firmy, która jest obecnie czwartą co do wielkości giełdą kryptowalut pod względem wolumenu transakcji na spocie. I tutaj widzimy, że po ilu latach? Dokładnie po 11 latach Powodami najbardziej tutaj, jakie podaje, to jest firma się rozrosła, stało się to, co teraz bardziej jest wyczerpujące, mniej zabawne, nie ma tyle energii do prowadzenia tego. Także może całe krypto tutaj jego wypadku nie jest aż tak pociągające jak jeszcze parę lat temu. I dlatego tutaj będzie oczywiście pełnił funkcję gdzieś dalej w krypto, ale a jego zastąpi COO Dave Ripley. Federalna rezerwa dodaje stopy. Procentowe. znowuż o 0,75, także nie 100 punktów, tylko 0,75 i widzimy, że zaraz cena tutaj nurkuje, co było oczywiście do przewidzenia, więc Bitcoin wycofał się i odwrócił, czyli cofnął się ze swoimi zyskami w ciągu dnia po tym jak rezerwa federalna ogłosiła 21 września trzecią rzędu podwyżkę 100% o 75 punktów bazowych. Niedaleko nam brakuje już do 4%, także tutaj widzimy, że będziemy gdzieś dalej raczej prognozować kolejne podwyżki w kolejnych miesiącach. No tutaj się naprawdę nic nie zmieni, jeżeli nie mamy tej naszej innej troszeczkę zagrywki, jak to mieliśmy do tych lat poprzednich, gdzie rynek krypto jeszcze w 2019, 2020 był zupełnie odwrotny w niektórych przypadkach do tego, co się działo na S&P 500, więc tutaj widzimy, że no, tak naprawdę się tego można było spodziewać. Do tego jeszcze tam gorączkuje się tutaj społeczność. Czy to Bitcoin maksymalistów? Z tej strony mamy Maxa Kaisera, który właśnie mówi, że jego zdaniem Ethereum jest to scentralizowane Ponzi, bardziej piramida finansowa, ponieważ podaż Ethereum zwiększa się po połączeniu, to jest o tym, co mówiliśmy chyba dwa dni temu, trzy dni temu, kiedy Ethereum tak naprawdę jest deflacyjne, a kiedy nie jest i to musi się spinać również pod względem podażu i, i popytu. No i, Właśnie widzimy, że Max Kaiser nie jest fanem Ethereum, nawet po jednym z najbardziej imponujących wyczynów technologicznych w przestrzeni blockchain, takim technologicznym, że przechodzimy na Ethereum 2.0, chociaż ostatnio fajnego mema widziałem, zaraz wam pokażę. Przez chwilę myślałem, że to jest portfel Kowalskiego w tych okularach tutaj niżej, ale może ja potrzebuję również okularów, ale Ethereum 2.0, jeżeli ktoś nie widział dokładnie, co to miało oznaczać, to że Ethereum będzie po 20. Dolarów, czyli 2,0 z dolarem z przodu. Oczywiście to są tylko memy, miejmy nadzieję. A więc według wielu źródeł, podaż Ethereum w obiegu miała zostać ograniczona do 120 milionów Ethereum. W dniu aktualizacji, ale od tego czasu wzrosła, do ponad 122 milionów Ethereum. To wszystko nasuwa pytanie, czy merch nie spełniło swoich obietnic. Wieloletni krytyk Ethereum, Max Kaiser, sugeruje, że to się nie powiodło. A Kaiser dodał swoje 2 centy w odpowiedzi na LIN, twierdząc, że więcej per mine jest wyrzucane na rynek. Następnie nazwał Ethereum bezużytecznym, scentralizowanym schematem Ponziego. Także tu widzimy, że, że nawet gorąco się robi wśród wszystkich wyznawców krypto, tych, którzy idą czy to z Bitcoinem, czy, czy z Ethereum, czy to nawet wspólnymi ścieżkami, bo gdzieś mają wspólny cel. Ale niemniej jednak, podobnie jak Kaiser nie wszyscy kupują hype Ethereum Proof of Stake. Na przykład wybitny chiński górnik Chandel Guo ujawnił w przededniu merch, że uruchomi właśnie tutaj łańcuch Proof of Work i inne podobne do niego zyskały umiarkowaną popularność. No wiem, że to Proof of Work nie do końca też na razie, ale chociaż zobaczymy, bo to jest fajny eksperyment, bo będziemy obserwować czy tylko i wyłącznie jedna narracja Twitterowa czy społeczna, która jest wywołana do tablicy, gdzie większość giełd będzie współpracować tylko z Proof of Stake Ethereum, czy po prostu będzie tutaj jakaś perełka Proof of Work się gdzieś tam z tyłu wyłaniać. Jestem ciekaw, bo to jest dobre zauważenie czegoś na przyszłość. Mamy kolejną informację o dekrypt NFT na celu Unii Europejskiej. Projekt prawa Unii Europejskiej może spowodować, że NFT będą regulowane, jak papiery wartościowe, czyli securities. No i teraz przełomowi obecnie sfinalizowany projekt przepisów dotyczących rynków kryptowalut MIKA. Unia Europejska zapewnia, że instrumenty niefinansowane sprzedawane jako składniki dużych kolekcji mają niewiele lub wcale nie mają wyraźnie unikalnych cech lub użyteczności, a zatem będą podlegały takiej samej kontroli regulacyjnej jak kryptowaluty. Czyli widzicie, skoro nie ma użyteczności, tylko jest hype. To może warto tutaj uregulować to również. A wiecie, że jeżeli NFT zostanie uregulowane, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy hmm, w Europie, jak tutaj na załączonym obrazku, może się okazać, że kolejny hype NFT, a ten hype, o którym również byśmy musieli cofnąć się do audiobooka w Krypto Cisza przed Burzą, można by porównać do hypu na sztukę. Piękną w Meksyku, zanim to nie zostało uregulowane. Były miliardowe ceny hype i to się hulało do momentu, aż tego nie uregulowali. Mieliśmy krótki przykład tego w przypadku KYC na Coinbase i rynku NFT. Jeżeli już prowadzono KYC i NFT, to już raczej ta sama osoba od tej samej osoby nie kupowała danego NFT, żeby spompować cenę. Jeden z przypadków użyteczności. Chyba, że faktycznie również można dodać użyteczność NFT, tylko to trzeba robić w odpowiedni sposób. Jak oni to widzą? Na przykład, jeżeli w interpretacji FIRE, mam tutaj Unię Europejską, każdy posiada na przykład Bored Ape NFT, nie jest właścicielem unikalnego dzieła sztuki, ale ma udział w zbiorowej wartości marki Bored Ape i właściciela kolekcji Yuga Labs. Chociaż rozróżnienie może wydawać się semantyczne, może mieć ogromne implikacje, jeśli zostanie uchwalone jako prawo, jako takie zinterpretowane. Także będziemy obserwować również ten trend i hype na tym rynku, no i regulacje, które nie, nieustannie za nami podążają. Sędzia z Nowego Jorku nakazuje Teterowi udokumentować wsparcie USDT. Czyli będą musieli zrobić tutaj prawdopodobnie audyt, nie atestację i pokazać nie tweety, czy jakiś tutaj... Screeny, jak do tej pory to robili na Twitterze, tylko udokumentować, że mamy poparcie jeden do jednego dla swojego tytułowego stablecoina Tether. Firma jest zobowiązana do dostarczenia do sądu księgi głównej bilansów rachunków, zysków i strat, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz rachunków zysków i strat oraz innych dokumentów. Także widzicie, że tutaj nie będziemy mieć czego się obawiać po tej sprawie sądowej, bo pewnie Tether jest zabezpieczony. 1 do jednego, Jeżeli tak się okaże, no to nie widzę problemu, żeby rynek spot został zatwierdzony. Binance otrzymuje zielone światło dla usług kryptograficznych w Dubaju. Otrzymała licencję Minimal Viable Product od Urzędu Regulacji Aktywów Wirtualnych w Dubaju VARA, umożliwiając giełdzie kryptograficznej oferowanie szeregu usług związanych z aktywami wirtualnymi, kwalifikowanymi inwestorów detalicznych i instytucjonalnym. Rozwój następuje po wydaniu tymczasowej licencji Przyznanej w marcu, która pozwoliła firmie na złożenie w biurze zjednoczonych Emiratach Arabskich i świadczenie usług cyfrowej wymiany aktywów wstępnie zakwalifikowanym inwestorom i firmom finansowym. Co to umożliwi Binance, to jest dostęp do lokalnych kanałów bankowych, zapewnio otwarte rachunki pieniężne, wirtualne przeliczanie walut, transfery aktywów, przechowywanie, zarządzanie, a także oferowanie tokenów i usługi handlowe. Działania Binance sugerują, że zamierzają dalej rozszerzać swoją obecność na Bliskim Wschodzie. W marcu uzyskała licencję na działalność w Bahrajnie, oferując usługi kryptograficzne, w tym powiernictwo, handel i zarządzanie portfelem. Obecne oficjalne konto na Twitterze. Oman Embassy, czyli w Omanie, to zostało tutaj skompromitowane przez hakerów i zaczęli po prostu rozsyłać wiadomości o, wiadomo, XRP, żeby wysłać po prostu tutaj swoje monety i pewnie się drugą część większą z powrotem. Dlatego tutaj pamiętajcie, że jeżeli nawet u nas na polskim podwórku, czy kogoś zobaczycie nagle, że reklamuje, nie wiadomo co, a XRP i inne projekty, które nigdy by wam nie przyszło, że powiedzmy, premier Macierewicz mógłby to robić, czy ktokolwiek inny, to możecie się tylko wtedy upewnić, albo niech wam się zapali czerwona lampka, że może akurat w tym wypadku zostało jego konto, również czy kogokolwiek konto skompromitowane. Według raportu Chainalysis 2022 Indie, niegdyś dom drugiej co do wielkości grupy demograficznej kochającej kryptowaluty na świecie, odnotowały spadek w rankingu adopcji krypto na czwarte miejsce rok do roku. Jego sąsiad Pakistan jest teraz krajem o szóstym najwyższym wskaźniku, przez co, przez regulacje i zacieśnianie tych regulacji, oczywiście również u nich, a jak najłatwiej to zrobić. Na przykład indyjskie giełdy kryptowalut mocno ucierpiały skutek 30% podatku nałożonego przez rząd na dochody z kryptowalut w kwietniu 2022. Lokalne serwisy informacyjne oszacowały, że w następnych dniach Nastąpił spadek wolumenu transakcji o 15 do 55%, a ruch internetowy do giełd kryptograficznych spadł o 40%. Wasilex, indyjska giełda, która na początku tego roku stanęła w obliczu dochodzeń prowadzonych przez indyjską dyrekcję do spraw egzekwowania, onotowała spadek obrotów również z 208 milionów dolarów do nieco 100 milionów. Także tu widzimy pewien problem regulacyjny i, i podatkowy w tych krajach. Firma płatnicza Ripple rozszerza przypadki użycia swojego rozwiązania On-Demand Liquidity, ODL, więc chodzi tutaj o firmę partner IREMIT, usprawnienie przepływu i zarządzania funduszami skarbowymi. IREMIT współpracuje z Ripple od ponad trzech lat, wykorzystując płynność na żądanie ODL, aby umożliwić użytkownikom rozliczanie tali płatności transgranicznych na Filipinach. Teraz firma użyje ODL, aby usunąć również problemy z procesu płatności skarbowych. A dzięki temu będzie można uzyskać dostęp do swoich potrzeb finansowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z globalnym rozliczeniem. W ten sposób eliminując potrzeby prefinansowania wszelkich rachunków i zapewniając firmie możliwość skalowania działalności biznesowej na całym świecie, iRemit dołącza do Fomopay, Novati, FlashFX, Trango, SBI, Remit, PayPay i innych według firmy płatniejszej. Starszy wiceprezes i dyrektor zarządzający Ripple Brooks Twist powiedział: Silna atrakcja biznesowa Ripple i ciągły wzrost wolumenu ODL nie byłyby możliwe bez partnerów takich Iremit, którzy chcieliby wykorzystać technologię blockchain i kryptowalut do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Jesteśmy podekscytowani rozszerzeniem naszego partnerstwa z Iremit, aby pomóc wypełnić luki płynności, aby mogli rozwijać się i skalować na inne aspekty ich działalności z Binance wierzy w zdecentralizowaną przyszłość. Mimo tego, że założył największą giełdę scentralizowaną, uważa, że to właśnie decentralizacja finansów będzie tym odpowiednim kierunkiem. Binance aktywnie promuje przyjęcie swojego natywnego łańcucha BNB, łańcucha kompatybilnego z maszyną wirtualną Ethereum oraz Binance Dex, a podkreślił również, że branża cała kryptowalut jest wciąż na wczesnym etapie. Rynek jest cały czas nienasycony. Także spokojnie, jeszcze zdaniem CZ, jesteście na początku tej całej przyjaznej drogi decentralizacji w świecie krypto. Alcoin Trader Sherpa mówi swoim 183 tysiącom obserwatorom na Twitterze, że Polygon, Optimism, Avalanche i Ethereum są przygotowane na kolejne spadki, jego przynajmniej zdaniem. Więc zobaczmy co tutaj nam mówi. AVAX, ogólnie struktura rynku jest nadal niedźwiedzia. Jeśli jest to dno, nie zdziwiłbym się, ale gdybym zobaczył co najmniej jeden ostatni wcząst, to do 13 dolarów lub mniej. A następnie rozpocznie się ożywienie. Jeżeli chodzi o Matic, tu możemy liczyć na spadki do 60 centów i na koniec mamy tutaj oczywiście optymizm, jeszcze dodane, jak i Ethereum, które mogą mieć kolejne spadki, ale optymizm jest tutaj wyceniany gdzieś na dojście do 50 centów. Oto trzy powody, w których cena XRP jest przygotowana na odpalenie. O, tak to powiedzmy. Także jeden z nich to jest oczywiście to, że ta sprawa SEC może być wkrótce zakończona. Druga to mamy oczywiście wizyta CFTC, zwiększa perspektywę na korzystną klasyfikację. Tutaj mamy zdjęcie oczywiście tutaj samego Brada Garlinghousa z jedną z osób, które są w komisji, Caroline Fam. Czyli mamy tutaj komisarz Community Futures Trading, komisja CFTC, potwierdziła na początku tego tygodnia, że spotka się z dyrektorem generalnym Ripple Labs, Bradem Gallinghausem w ramach jej wycieczki edukacyjnej na temat kryptowalut. No i trzecia spekuła, która tutaj będzie jeszcze dochodzić ich zdaniem do tego, żeby XRP jeszcze wzrastał w niedalekiej przyszłości, to jest Eko. To jest Rynek prawdopodobnie nadal będzie koncentrował się na zużyciu energii. I firmie niedawno zakończyło przejście na potwierdzenie, że próbował stake, które ma zmniejszyć do 0,2 globalnych emisji dwutlenku węgla. ale Ripple stawia się na czele tej bitwy, aby na dobrze wyprzedzić konkurencję, czyli te projekty, które będą mieli w swojej nazwie Eko. Transmisje na żywo z krypto zostaną zbanowane na Twitchu po oszustwie w wysokości 200 tysięcy dolarów. Podążając za streamerem Twitcha, który przyznaje się do oszukiwania panów na ponad 200 tysięcy dolarów, platforma ogłosiła, że zakaże wszystkie transmisje na, na żywo z hazardu w krypto od 18 października. Witryna należąca od do Amazona powiedziała w środę, że po pewnym czasie monitorowania sytuacji niektóre firmy hazardowe zostaną zakazane, ponieważ w tym krypto również nie mają licencji ani w USA, ani w innych jurysdykcjach, które zapewniają wystarczającą ochronę konsumentów. Bitcoinizm, to jest bardzo ciekawy temat. Odwracalne transakcje mogą odgrywać kluczową rolę w kierowaniu adopcją krypto. Może warto się skupić również na tych projektach, które mają taką funkcję, jak tutaj widzicie, bo nieodwracalność transakcji blockchain jest często reklamowana jako dowód bezpieczeństwa krypto. Problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś traci pieniądze w wyniku haku czy innych rzeczy, o czym ostatnio się przekonaliśmy. Można argumentować, że nieodwracalność blockchain jest jednym z powodów, dla których jest to tak bezpieczna technologia. Tak, jednak ta wyjątkowa cecha blockchain ma swoje wady. W końcu użytkownicy blockchaina są tylko ludźmi i często popełniają błędy. Problem polega na tym, że adresy portfeli blockchain to zasadniczo długi ciąg losowy cyfr i liter. I dlatego tutaj może pójdziemy w niedalekim czasie, a na pewno coś czuję, że te firmy krypto, czy bardziej blockchain, które będą wspierały w przyszłości właśnie CBDC, będą raczej miały taką możliwość. Dlatego tutaj zauważałem w tej adopcji, że może warto się skupić również na tych, które to oferują bo, właśnie ta odwracalność transakcji może okazać się przełomowa dla branży kryptograficznej i daje użytkownikom możliwość lepszej ochrony ich zasobów cyfrowych poprzez wprowadzenie mechanizmu bezpieczeństwa dla każdej transakcji, jaką kiedykolwiek dokonają. Jeśli ktoś przypadkowo wyśle token o wartości 500 dolarów, zamiast zaledwie 50, ma teraz sposób na odwrócenie tej transakcji, i naprawienie błędu. Także tu macie to, co może być również. Przyszłością świata krypto, mimo tego, że wiele mitów już upadło o tym, że jak bardzo ważne są nieodwracalne transakcje, może w przyszłości będzie zupełnie inaczej. Okej, okay, mamy to, mamy kolejną audycję. Życzę Wam wspaniałego czwartku, już niedługo piątek i weekend zaczynamy. Miejmy nadzieję, że w lepszych nastrojach niż te wiadomości, które ostatnio mamy, ale co się odlecze, to nie ucieczę. Życzę Wam wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.